Witam serdecznie, niedziela 18 czerwca, trzeci dzień zmagań w ramach nieoficjalnych Mistrzostw Polski Radom 2023, kategoria U14, która nie ma swoich mistrzostw, a mnóstwo chłopaków gra, przecież to 7 klasa podstawowa. Zobaczymy, jak będzie dalej. Póki co znamy już czwórkę, która będzie do jutra, dzisiaj po południu na hali Mosty na Narutowicza. Półfinały. Dziki Warszawa zagrają z Koroną Kraków, a w drugim półfinale Śląsk Wrocław podejmie MyBasket Szczecin. Bądźcie z nami, oglądajcie. A dzisiaj pozostałe 12 drużyn gra o miejsca 5 do 16. Ja tu chciałem pokazać dzięki sponsorom, dzięki ludziom o dobrym sercu statuetki dla miejsc 5-6. Ufundowała firma Franco Kamienie i Spieki, pan Krechorecki, dziękuję. Są także koszulki od firmy Kody dla wyróżnionych zawodników. Są także rabaty 300 zł dla wyróżnionych zawodników. Będą jeszcze dla MVP darmowy rabat, dla piątki All-Star 500 zł rabatu. Mamy statuetki od Piotrówki Radom. Mamy kubki MVP drużyny od serwisu koszykówki młodzieżowej. Co tu dużo mówić od was? Tak to wygląda. Ile możemy, tak się staramy, żeby dzieciaki byli zadowoleni. To już koniec roku szkolnego. Za chwileczkę piątek rozdanie świadectw, piękne wakacje, obozy, kampy. Koszykówka cały czas się kręci, jak ta karuzela. W tej chwili trwa mecz o klasyfikację 5-8 i na parkiecie Piotrówka Radom to trzecia drużyna w Polsce z tamtego roku i drużyna WKK to drużyna wicemistrz Polski z tamtego roku, proszę Państwa, ale to było U13, była pasarela, tu już nie ma pasareli i na prośbę trenerów zrobiliśmy zakaz krycia strefą. Chłopcy mogą wyjść do meczu, może trener nawet 16 zawodników podać, żeby była rotacja, bo jest dużo, naprawdę 44 spotkań. Jedni 5 grają, a pierwsza ósemka gra 6 spotkań i jest to grania. Dzieciaki lubią grać, bawią się koszykówką, jak to powiedział Jeremy Sochan. Tu mamy Sochana, pozdrawiam serdecznie. Baw się, graj koszykówką, graj dobrą obronę, baw się koszykówką, bawcie się razem koszykówką. To tyle, a dla mnie, jak wszyscy wiecie, to najważniejsze jest Polska. I niech tu ci chłopcy z tego kiedyś będą w kadrze Polski. Na razie był pierwszy etap, to było U13, drugim etapem były kadry wojewódzkie. Pamiętacie Olimpiada Młodzieży w Przemyślu, to był drugi etap. Trzecim etapem są nieoficjalne Mistrzostwa Polski U14. Jest tutaj trener Tomasz Dziedbalski, obserwuje, zapisuje. I już za niedługo pierwsi chłopcy, 32 chłopców podzielone na dwie szesnastki wyjadą na kamp centralny. A później następni, drzwi otwarte są dla wszystkich. A my od września będziemy się przygotowywać do finału Mistrzostw Polski U15. Dziękuję Wam, że byliście z nami. Dziękuję Wam za wszystko i oglądajcie jeszcze finały, półfinały. Do zobaczenia na koszykarskim szlaku. Do zobaczenia na polskich parkietach i europejskich, a może światowym. Jeremy Sochan przyjeżdża do Polski. Może mi się uda z nim spotkać, pogadać chwilę. No i co? Tak chciałem na koniec powiedzieć, że starałem się jak mogłem, żeby tutaj było jak najładniej. Chciałem sobie taki sam sobie prezent sprawić tymi mistrzostwami, bo 22 lipca kończę 60 lat, tak jak Michael Jordan. Ja lubię sobie takie prezenty robić i te mistrzostwa, że tu jesteście i gracie, to są takim moim prezentem na 60. Pozdrawiam, Zbyszek Bytomski, Zimi.